Cześć, przed Tobą bardzo ważne egzaminy i z pewnością zastanawiasz się, jak najefektywniej się do nich przygotować. Dzisiaj zdradzę Ci kilka wskazówek, rad i rozwiązań, które pomogą Ci efektywniej zarządzać swoim czasem przed egzaminami, skuteczniej się uczyć i opanować stres, który z pewnością towarzyszy Ci przed egzaminem. Pamiętaj o tym, żeby wyznaczyć sobie tygodniowy plan pracy. Wyznacz sobie godziny przeznaczone na naukę i godziny przeznaczone na odpoczynek. Przed egzaminem skorzystaj z techniki poćwiartuj słonia. Każdy materiał przyswaja nam się łatwiej, jeśli podzielimy go sobie na mniejsze fragmenty. Pamiętaj o tym, żeby po każdym przyswojonym fragmencie materiału nagradzać się, zrobić sobie jakąś małą przyjemność. Dzięki temu łatwiej będzie Ci się zmobilizować do opanowania kolejnych fragmentów materiału. Skorzystaj z zasady 2 minut. Zasada 2 minut mówi o tym, że zadania, które są niewielkie, które jesteś w stanie zrealizować w ciągu 2 minut, realizuj od razu, nie czekaj. Dzięki temu z Twojej listy zadań bardzo szybko będą znikać kolejne małe zadania i będziesz miał więcej czasu do tego, żeby opanować duże partie materiału. Jeśli trudno Ci się zabrać do pracy i masz kłopot z samodyscypliną, skorzystaj z tak zwanej zasady 5 minut. Mówi ona o tym, żebyś nastawił się na to, że siadasz do danego zadania tylko na 5 minut. Po tych 5 minutach okaże się, że jesteś tak bardzo zaangażowany w jego wykonanie zadania, że trudno jest Ci przestać. Podczas nauki do egzaminu z pewnością źle działają na Ciebie wszelkiego typu rozpraszacze. Jeśli masz trudność z odcięciem się od telefonu komórkowego, poczty e-mail czy mediów społecznościowych, skorzystaj z ogólnodostępnych w internecie aplikacji, które pozwalają Ci zablokować jakąś stronę na określony czas. Dzięki temu łatwiej będzie Ci się skoncentrować na zadaniu i nie będzie wokół Ciebie rzeczy, które będą rozpraszały Twoją uwagę. Musisz pamiętać o tym, że Twój organizm potrzebuje odpoczynku. Twój umysł jest w stanie się skoncentrować przez 40-45 minut. Potem musisz dać mu chwilę przerwy. Przygotowując się do egzaminu, nie zaniedbuj snu. Pamiętaj, że Twój organizm potrzebuje około 8 godzin snu na dobę. Dbaj o to i przestrzegaj, żeby właśnie tyle snu mu dostarczać. Postaraj się ograniczyć kofeinę, ograniczyć napoje energetyzujące. Zawierają one kofeinę, która stymuluje nasz układ nerwowy i sprawia, że jesteśmy pobudzeni, stresujemy się jeszcze bardziej. Twój organizm w ciągu doby notuje spadki i wzrosty aktywności. Według tak zwanej krzywej Reffa największa wydajność organizmu pojawia się około godziny 8-10 oraz pomiędzy godziną 16 a 18.